wygląda super. Proszę zauważyć, jak pasek alternatora skoczy. Teraz się troszkę rozgrzewa, to już widać już mniej, prawda? Ale tak wygląda zablokowane sprzęgiełko na alternatorze, tu rolka. Wszystko skacze. Jest nowy napinacz, nowy pasek, a i tak wszystko grzegoczy. Teraz już troszkę taki cieplejszy się, troszeczkę się to uspokoiło, ale było jeszcze gorzej przed chwilą. Alternator mamy wyjęty ze Superba, żeby zmienić rolkę, ta jest zablokowana, stoi dębowo, prawda? Tutaj ta się kręci w jedną stronę, widać, a w tą sprzęgiełko działa prawidłowo. Żeby odkręcić w grupie Volkswagena rolkę, potrzebna jest tam taka nasadka, tutaj jest jakieś oznaczenie A117, nie wiadomo czy to jest danej firmy. Potrzebujemy taki Torx, tak? Torx? Nie, to jest spline bodajże, spline, M10 spline. To wkładamy tu, to wkładamy sobie do środka. Spline jest w środku, w osi alternatora, a to jest tu. Dlaczego to jest ważne? Bo 17 klucz, ogólnie odkręcamy rolkę w tą stronę, tak? Ale klucz udarowy nam pomoże, ten jest akurat mały, bo to już mam luźny. Kluczem udarowym odkręcamy w tą stronę, bo to się przecież w drugą stronę. Widziałem alternatory właśnie już z tym spline'em, tam wszystko rozwalone, rolka niezmieniona, bo nie potrafili odkręcić, bo przecież odkręcali w drugą stronę. Więc wystarczy klucz 10 udarowy i o, i poszło, bo rolkę się odkręca w tą stronę, tak? A przykręca w tą. A ludzie jak nałożą klucz udarowy, to kręcą w tą, czyli dokręcają. Tak widać, ta rolka stoi dębowo, ta rolka ładnie. Także teraz sobie tą nakręcamy, minimalnie dociągnę bez jakichś wygłupów, prawda? Ona i tak podczas pracy się dociągnie. Także jest. Teraz tylko zamontować i alternatorek gotowy. Skoda złożona, alternator zamontowany. Napinacz jest. Proszę zobaczyć, jaka jest cisza. Lekkie drgania tego napinacza. Czasem może się wszystko ładnić, tylko i on jest teraz zimny. Trzeba płynę dolać. I po troszeczkę tutaj wiosą. Dziękuję, pozdrawiam.